bardzo kontrowersyjna nazwa, która nie zawsze do wszystkich przemawia jako nasz mały dowcip, czyli Goła Dupa. Skąd to się wzięło z kolei? Historia jest taka, że muzyka, z której wywodzi się jakby główny nurt, który tutaj jest prezentowany, czyli Psytrance, zrodziła się na początku lat 90. w Indiach, na Goa, czyli tam, gdzie w latach 60. wyemigrowało gro hipisów ze Stanów i nie tylko. No i tam gdzieś w połowie lat 80. dotarła pierwsza elektronika EDM. No i jakoś taką ewolucją tego stylu tam właśnie był Goa Trance. Więc mamy już Goa, to może jeszcze skąd ta dupa? Dupa wzięła się z nazwy miejsca, w którym robiliśmy to pod Krakowem. Robiliśmy pod taką skałą, która nazywa się Dupa Słonia. No i taki wyszedł mały dowcip. Kiedy w ogóle tak naprawdę robiliśmy pierwszą imprezę, no nikt nawet chyba w najśmielszych, że tak powiem, oczekiwaniach nie wyobrażał sobie tego, że jakby pociągniemy to tak daleko. To na początku było takie totalnie amatorskie działanie z zajawy, którą mamy do dzisiaj. No tylko troszkę się więcej nauczyliśmy, jakby produkcja jest zupełnie na innym levelu profesjonalizmu, ale cały czas kieruje nas ta sama energia. I po prostu kochamy to robić i jest to straszny zacior, dużo pracy i nie jest lekko, zwłaszcza, że też Aura Bliszczacka często płata nam różne figle, ale jest świetna ekipa, jest dużo osób, które po prostu chcą pomóc nam i jakby tutaj też wszyscy są nam, myślę, przychylni, także spotkaliśmy się naprawdę z pozytywnym odbiorem tutaj w Bieszczadach. Festiwal kultury transowej. Gramy tutaj głównie muzykę elektroniczną. Jest trochę koncertów, są warsztaty, są różne zajęcia z jogi, jakieś indywidualne zajęcia, tylko jakieś masaże i tego typu rzeczy. Wszystko to jest rozmieszczone na terenie Natura Parku. W różnych miejscach Natura Park jest ogromny, także no mamy sporo miejsca na to, żeby to wszystko sobie jakoś porozkładać. Jest pole namiotowe, jest ta strefa takiego właśnie relaksacji. Do tego na górze są sceny. Pokazuje nam różne rzeczy właśnie wizualnie przez te wszystkie przygotowane przez organizatorów wizualizacje. To jest piękna sprawa. Mogę tylko polecić. Festiwal Goa Dupa mieliśmy wielką przyjemność otworzyć z zespołem Ładada. Robi rzeczywiście wielkie wrażenie. W samym sercu Bieszczad, wiele kolorów, wiele, przepiękny design wśród natury, w lesie, na wolnym powietrzu, pod drzewem, pod słońcem. Świetna atrakcja, myślę, dla ludzi kochających ludzi i muzykę. We'll be right back.
sercem całą ideą tego festiwalu jest połączenie muzyki, sztuki i takiego otwartego klimatu i tego, żeby każdy tutaj czuł się dobrze, niezależnie od tego, czy jakby gustuje, powiedzmy, na przykład w tym głównym nurcie, który tutaj jest prezentowany na głównej scenie, to każdy tak naprawdę coś sobie znajdzie dla siebie i czy to chodzi o sztukę, czy jakieś projekcje wideo, czy warsztaty. No jest dużo do robienia po prostu.